A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła do nich: Wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 1 i 2 werset. Niedziela rano, Maria Magdalena, kobieta, którą Jezus uwolnił od 7 demonów, szuka grobu swojego dobroczyńcy. Ponieważ była obecna przy ukrzyżowaniu i pochówku Jezusa, to wiedziała, gdzie go szukać. Z relacji innych ewangelistów wynika, że nie przyszła sama, ale towarzyszyło jej kilka kobiet. Jednak w naszej Ewangelii w centrum uwagi znajduje się Maria Magdalena. Jej postawa jest wzorem dla wszystkich, którzy poznali Jezusa Chrystusa Pana jako swojego Zbawiciela. Kobiety przyszły do grobu Jezusa, ponieważ chciały namaścić jego ciało zgodnie z żydowskim zwyczajem. Sprawy przybierają niesamowity, niespodziewany obrót. Grób jest otwarty, a zmarłego nie można już w nim zobaczyć. Maria Magdalena, zszokowana i rozczarowana, odchodzi. Musi powiedzieć o tym głównym uczniom, Piotrowi i, jak zakładamy, Janowi. Cóż się więc stało? Czy grabarze, którzy pod presją czasu złożyli tymczasowo ciało Jezusa w nowym grobie, dokonali jego ponownego pochówku? Nie. Maria raczej uważa, że przeciwnicy Jezusa mogli mieć w tym swój udział. Nie bierze jednak pod uwagę możliwości, że Jezus mógł zmartwychwstać. O tym, który umarł, mówi ona z niewymowną czcią. On nadal jest jej panem. Całe jej serce jest przywiązane do tego, któremu chce pozostać wierna. O tym, jak bardzo Bóg docenia miłość i wierność Marii, możemy się przekonać, patrząc, jak pięknie przekazuje nam to wydarzenie Słowo Boże. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła do nich: Wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 1 do 2 wersetu.